Czy mieliście kiedyś taki dzień, gdzie nic a nic wam nie wychodziło, ale tak kompletnie, kurwa, nic. No, kurde, nic. Tak, to jest właśnie mój dzień. Moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Z tej strony Shiro, witam was w Cult of Abarów. No i co? A no i to, że już kiedyś wam mówiłem, że chciałem zrobić kilka serii z Itch.io. No i właśnie Cult of Abarów jest grą z Itch.io, a dokładniej z zaproszenia, które dostałem od Codename Pierogi, bo to właśnie jest polska gra, o dziwo, z polskich twórców, tak jak tutaj widzicie. Szóstka, a raczej siódemka nawet, osób tworzących, bo oprócz tych tutaj sześciu osób, jest szósta, żeby nie było. To jeszcze mamy oczywiście tutaj jakiegoś Xeosa, który robił intro muzyki i voice acting. No, beta testerów nie liczę, bo wiadomo, oni to sobie tylko beta testują. To też jest ważne, żeby nie było. Ale oni tylko beta testują. I dlaczego mówię, że nic mi nie wychodzi? Kochani, ja nagrałem już ze 26 minut odcinka. Nagrałem. Więcej, nawet z pół godziny już tam było chyba razem z intrem. I to Shiro zrobił. Shiro sobie wyciszył mikrofon, bo tam mnie chrypa złapała i chyba za 15-20 minut sobie na wyłączonym mikrofonie nagrywałem. Nie mogę. Dobra, moi drodzy, czym jest Cult of Abarów? W ogóle zobaczcie, widzicie, tu już mamy dzień 11. Ja to sobie tam grałem. Nie wybrałem zapisu gry. Robię delayed. Wiem już, o czym jest ta gra. Kilka już tam sobie dni przeszedłem, więc wiem. Ogólnie Cult of Abarów to jest taka mroczno-fantazyjna produkcja kultystów. Nie no, zarządzanie swoim kultem, gdzie wybieramy sobie Boga i pod imieniem tego Boga próbujemy ten kult jak najbardziej rozwinąć. Na razie gra jest oczywiście w demie, w alfie 0.16, więc nie ma dużo kontentu, ale myślę, że może się fajnie ta gierka rozwinąć i z pewnością, jeżeli tutaj twórcy Codename Pierogi Studios będą chcieli więcej rzeczy zrobić i poinformują mnie o tym, że gra już jest w jakiejś tam lepszej fazie, to jak najbardziej będę chciał dalej sobie kontynuować tą rozgrywkę. Ale, moi drodzy, oczywiście dajemy sobie nową grę. Bierzemy sobie mężczyznę, bo mamy mężczyznę, kobietę oraz inne, ciekawe. Oczywiście bierzemy Shiro i wybieramy awatara. No i w sumie powiem wam, że brałem ostatnio tego pana, ale chciałem zobaczyć coś, czy coś się zmieni. W ogóle zauważcie, że te dwie postacie są takie same. A nie, dobra, nie są takie same. Są takie same. Nie, no są takie same. One się niczym nie różnią. A nie, różnią się. Inne usta mają. Ale tak to są identyko. Wybierzmy sobie dziadzie. W sumie ma biały łeb, ale to... No ja taki opalony nie jestem, ale... No, kiedyś też miałem biały łeb. Zresztą opowiadałem nawet kiedyś chyba na którymś ze streamów, ale to zrobimy na jakimś Q&A-u. Bierzemy dalej. Specjalne zdolności. Kanibalizm, zdobywasz więcej krwi, lecz mniej wyznawców. Zdobywasz więcej wyznawców, lecz mniej dusz. Zdobywasz więcej duszy, lecz mniej krwi. Losowe wydarzenia trafiają się częściej niż normalnie. Zyskujesz więcej armii, ale też i podejrzliwości. Nie zyskujesz nic, ani nic nie tracisz. Ja na razie chcę 0-0. Zobaczymy, jak to będzie. Ok, mamy intro. I voice acting, pełen voice acting. To jest ciekawe. Od zarania dziejów istoty zwane przedwiecznymi pojawiały się w odległych zakątkach wszechświata, żywiąc się energią życiową pobliskich stworzeń. Z biegiem czasu zaczęto uważać, że mają wielką moc, a niektóre z nich posądza się o przekraczanie cienkiej granicy między wymiarami. Zaczęto czcić przedwiecznych i postrzegać ich wpierw jako wysłanników niebios, a później jako samych bogów, którzy mieli zwiastować Armagedon i zbawić wybranych. Wśród najbardziej znanych pomiotów były Celidan, pan rozkładu, Lask, władca świateł, Wizna, pani życia oraz Abarów, władca koszmarów. Głupcy, którzy uciekali przed głodem przedwiecznych w szeregi kultów, patrzyli jak świat, który znali, obraca się w zgliszcza, a ich bliscy umierają w męczarniach. Lecz nawet wierna służba ku czciowych pomiotów
nie gwarantowała delikatnej śmierci. Choć wielka była moc przedwiecznych, to nawet ona miała swoje ograniczenia. Przekonał się o tym Abarów, który przybywszy do naszego wymiaru, osłabł i utknął bez drogi powrotnej. Aż do dziś. Istota mroku wpadła na nikczemny pomysł, który miał wszystko odmienić. Byłem pewny, że... Znaczy byłem pewny. Miałem nadzieję, że może jak wybierzemy inną postać, to będzie też inny book, ale niestety nie. Nadal mamy Abarufa. No ale trudno. Poprzez koszmar przemawiania do ciebie, Shiro, ja, pan mroku, wybrałem cię na lidera mojego kultu. Możesz odmówić, ale bądź pewien, że nie obudzisz się rano. Zwoł mnie Abarów, władca koszmarów. Liczę, że jednak chcesz jeszcze trochę pożyć. Zatem słuchaj uważnie. Chcę opuścić wasz nędzny wymiar i odejść z powrotem do mojego królestwa. Lecz by to zrobić, potrzebuję większej mocy. Zbierz dla mnie 6,666,666 wyznawców, a oszczędzę ciebie i twój parszywy gatunek. A teraz zbudź się i do roboty! Oki. No i to jest nasz cały interfejs. Tutaj mamy ogólnie wydarzenia, które się będą pojawiać w czasie gry. A teraz będziemy mieć tutorial ogólnie. Ja wam mówię to, co już znam. Tylko od czego mam zacząć? No tak, ty mądra inaczej kupo mięcha. Nawet kultu nie potrafisz sam stworzyć. Może powinienem był wybrać kogoś mądrzejszego? Niestety, brakuje mi sił, by zwrócić się do kogoś bardziej kompetentnego. Zatem słuchaj. Tak, najpotężniejszy? Okno, które teraz widzisz, to tylko efekt mej wielkiej mocy. Ale nazwijmy to oknem zdarzeń. To właśnie one będą twoją główną przeszkodą lub zbawieniem chwili kryzysu. Mów dalej. Na górze pokazuje ci się aktualny rozmówca oraz dodatkowy obraz do nakreślenia zdarzeń wraz z tytułem zadania. Poniżej znajdziesz jego treść, a na dole... odpowiedzi, które można przewijać, ale to już wiesz, prawda? Tak jest, najpotężniejszy. Na dole masz wszelkie liczniki. Najważniejszy z nich to kultyści. Nie pozwól, by spadli oni poniżej zera. Podobnie działa licznik armii. Pozostałe dwa liczniki, krew oraz dusze, są potrzebne w zdarzeniach oraz rytuałach. One jako jedyne mogą spaść poniżej zera, lecz wiąże się to z pewnymi konsekwencjami. Aby przejść do jakiegoś budynku, po prostu w niego kliknij. Czy powinienem coś wiedzieć jeszcze? Aby rozwijać kult, przejdź do domu założyciela i wykup ulepszenia z odpowiednich drzewek. Oblokowując określone budynki oraz akcje, możesz użyć ich do konkretnego celu. Rozumiem. O Jezu, przeklikałem. Dobra, nieważne. Bym zapomniał. Aby przyjść następnego dnia, kliknij przycisk w prawym górnym rogu. Zapisuje się on... Gra zapisuje się na początku każdego dnia. Gra? Jaka gra? Nieważne. Koniec samouczka. Jezu, nie wiem, czemu taki palec w razy kliknął. To już jest po prostu zjebanie umysłowe. No dzisiaj mi nic nie wychodzi. Totalnie, kurwa, nic. Zaraz się okaże, że mi miejsca na dysku zabraknie, no. Jak nic. Dobra. Tak. Punkty akcji to są punkty akcji, które mamy do tej pory... dostępne, czyli możemy 10 akcji sobie na 10 dziennie wykonywać. Kultyści, no to wiadomo, ile osób mamy w kulcie. Krew, ile krwi, dusze, ile duszy, armia. To jeszcze w sumie tego nie widziałem, nie wiem, co to jest. Dom założyciela. Mamy tutaj różne budynki, drzewo krwi. Drzewo krwi pozwala ci zdobywać pasywnie krew, a im bardziej je podlejesz, tym więcej zyskasz. Okej, to jest bardzo ważne. Obóz wojskowy. W obozie możesz szkolić sobie wojsko plus... przez co zwiększa siłę swojej armii. Boże, Shiro. Na targu możesz handlować swoimi zasobami, aby uzyskiwać inne.
Tablica ogłoszeń. Na tablicy ogłoszeń możesz odebrać zadania, za które możesz zyskiwać bonusy i modyfikatory. Ogłoszenia się zwiększają wraz z ilością kultystów w obozie. No i fajne, dwa budynki jeszcze VIP. Rzepka umiejętności. Porwanie. Jeśli od zawsze chciałeś mieć przyjaciół, ale nikt nie chciał się z tobą bawić, to może być najlepszy sposób, by zebrać kilku w swojej piwnicy lub na strychu. BTW? Kiedyś na Discordzie śmiali się, że w mojej piwnicy są dzieci. A to dlatego, że dużo dzieciaków było na Discordzie i tam sobie normalnie gadaliśmy. Nie, to nie Pandora Gate, żeby nie było. I właśnie. No tak ogólnie ja nagrywam w piwnicy, więc wiecie, zawsze zazwyczaj się śmiali, że właśnie kotki w piwnicy i te sprawy, że tam Ushiro to już prokurator czeka przed drzwiami. Ale to może kiedyś się tam pogadamy ten temat. Oczywiście kupujemy sobie już porwanie, bo to jest bardzo istotne. Kultystów jeszcze nie możemy, więc myślę... A chociaż... Nie, możemy, możemy. Kupujemy? Kupujemy. No właśnie, kultyści zero. Tutaj musimy teraz na to uważać, bo... ogólnie poświęcenie. Jeszcze nie czytałem. Święć się to takie przekleństwo wymierzone we wszystkich niewierzących, czyż nie? Umiejętność się blokuje możliwość zamienienia kultysty na krew. I to jest bardzo istotne dla nas w tej chwili. Bo będziemy potrzebować właśnie dużo krwi. I tak, użyjmy sobie porwania. Jak widzicie, używając, zyskujemy jednego kultystę i tracimy jeden punkt akcji, więc już sobie wyklikamy 10. Bo to i tak nam jest jedna. No i w pierwszej kolejności ogólnie zbieramy na drzewko krwi. Bo drzewko krwi na początku daje 5 krwi pasywnej dziennie. To jest bardzo istotne dla nas, więc jak najbardziej do tego musimy się przygotować. Dobra. Następny dzień. Dzień drugi. Zabawa tkwi w litrach krwi. Druga zasada prowadzenia kultu. Dobra. Wydarzenie pierwsze. Kultysta. Próbowaliśmy przeprowadzić rekrutację do naszego kultu w pobliskim mieście, lecz ostatnio strażnicy nas stamtąd wygonili. Co mamy zrobić tym razem? Dobra. Zaryzykujmy, potrzebujemy ludzi do naszego kultu. Kultyści od 10 do 20. To jest ciekawe. Podejrzliwość od 10 do 20 też nam rośnie. O dziwo, ani razu jeszcze mi podejrzliwość nie wskoczyła w ogóle nawet na 1%, co jest ciekawe. Dobra, no ale to bierzemy. 10% podejrzliwości, spoko. Może damy radę, no i 10 kultystów padło, to w sumie... No, nic nam zbytnio nie dało. A, ale tylko za 2 punkty akcji, a to nie, to dało. To jednak dało. To jest git. Dobra, krwi dużo potrzebujemy, mega dużo. Sobie tam nastukajmy ich. Kupić nic nie możemy, więc następny dzionek. Dziś trochę myślałem, ale szczerze nic fajnego nie wymyśliłem. Ruda kultystka. Zębą wymyśliłem, czy wymyśliłam? Kurde, nie wiem, mózg mi dzisiaj nie pracuje. To coś strasznego, wszyscy nasi kultyści zaczynają umierać na nieznaną zaraźliwą zarazę. Musimy coś z tym zrobić. Poczekajmy, aż zaraz sama przejdzie. Kultyści podzielić na 2. I 6 nam zostanie. Weźmy zarażone gdzieś daleko i zostawmy. Tam się nie opłaca. Dobra, jak poświęcimy zarażonych Abarutowi, to zyskamy armię, tak? To nie dziwne, że część zarażonych zaczyna atakować wszystkich poza kultystami. Przegra. Ej, ja nie sądziłem, że to w ten sposób zadziała. No dobrze zapisało. Oh shit, no dobra, no to lipa. No to kultyści na 2, no bo dusz potrzebujemy też. Dobra, może być. Akcje. Potrzebujemy kultystów i krwi. Ale może drzewko rozwoju nam pomoże. Bo tak, to mamy 5 kultystów, 6 krwi i mamy teraz już masówkę zbierania. Tutaj też się to przyda w sumie. Kupimy sobie to i kupimy sobie to. 1, 3, 3, spoko. Bo tutaj mamy, że nie można zakazać się modlić. Umiejętność blokuje możliwość zamienienia kultysty na duszę. To jest spoko. To jest spoczyń. No i tak. Teraz mamy grupowe porwanie. Czyli zadaną już punktu akcji zaznaczoną na suwaku możesz uzyskać od 1 do 3 kultystów. Każdy dodatkowy punkt akcji zwiększa zyskiwaną ilość. Więc jak damy 10, dostaliśmy 22 kultystów. Zarąbiście. Fajnie, fajnie. Next day. Dzień czwarty. Nic oprócz krwi nie wyciszy mego głodu. Słoń w król szczurów. Nie znam. Słoń? Dobra.
Czasem chwila wytchnienia jest przyjemna, ale dlaczego tak długo nic się nie dzieje? Westchnij. Aha, czyli po prostu ciszej spokój, dawno nie byłeś na tak spokojnej wyprawie. Spoko. Dobra. Czy mamy drzewko umiejętności jakieś takie lepsze? 20 kultystów, 6 dusz. Po co zabijać jednego, skoro można zabić wielu? Od jednego do trzech, to może być spoko. A nie mogę, bo nie mam dusz. Jed. No dobra, ale jak na przykład zrobię to w ten sposób. I zrobię to w ten sposób. 22. Drzewko rozwoju. Kupmy sobie to. To mnie nie interesuje. No i tutaj to jeszcze. Ale to też 30 dusz. Co? Samo co było, tylko że z modlitwą. 30 krwi, 30 dusz. Spadać na bambus. Następny dzień. Czy tylko ja zauważyłem, że w słowie demo jest ukryty demon? Pradawny pierwszy z Rady Sześciu. Czyli twórca główny, story writer. Ciekawe. Jak się nauczyłem ich ksywek w ogóle? Kultysta. Podróże po krainie stały się dla ciebie niezwykle męczące, od kiedy większość istot w królestwie dybie na twoje życie. Tym bardziej, że oferty powozowe też do najdroższych nie należą. To za pech, że akurat teraz musisz udać się niebezpiecznym traktem do miasta na rynek. Pójdę na piechotę. Co złego może się stać? Procent. Bandyci zaatakowali cię i okradli z twojej krwi. Fuck. Zarąbiście. I punkty akcji jeszcze. No to pokrzyżowało mi wszystko. Grupowe poświęcenie. Za 7 punktów akcji i 7 kultystów. To może być dobre. To zróbmy to. Pyk i 12 krwi. Nikt tam nie głoduje. Przestać. Dzień 6. W pewnym mieście Kret został generałem. Co dalej? Może pies czarodziejem? Barman Bruno. Złapaliśmy dziwne zwierzę. Nie za bardzo wiemy, co to jest, ale może nam się przydać. Wypuścić to nie chcę tego bliźnictwa tutaj. Dotknij. Jeszcze nic mi to nie dało w sumie, ale okej. Jeszcze nic mi to nie dało. Dobra, akcję. Zwiększmy sobie tych kultystów cholernych. To się mu przyda. No 25, ładnie. I wróćmy. Dużo krwi trzeba. Czy kult z jednym kultystą to już kult? Z poematu 3 pytania. Ja sobie nie wyciszyłem nic? Nie, nagrywa się, nagrywa. Boże. Dobra. Mamy znów ciszę i spokój. To dobrze, to dobrze. Bardzo mnie to cieszy. Może z 5? 20. No dobra, weźmy jeszcze sobie to. 29 krwi i w następnym już powinniśmy mieć fontannę. Znaczy studnię fontannę. Dzień 8. Wiesz, co czują ryby mieszkające w jeziorze obok obozu kultystu? Kultystu, przepraszam. Bulbul. Na pewno. Bulbul tonę. Ciekawe, czy w ogóle da się zrobić następny dzień bez akcji. W sensie, że wiecie... Nie, nic nie reagujemy na to jakby. Dobra, potrzeba było 5 duszy. I w teorii możemy, czy nie możemy? 15 dusz, oh shit. Dobra, ale powinno nam starczyć. Znaczy jeszcze nie dzisiaj, no na zajutrz. Okoliczny kowal mieszkający we wiosce Norek niedaleko Harrenfell przysyła nam list. Przyjrzyj się kopercie. Widzisz lekko pożółkłą kopertę, która została starannie zapieczętowana. Wzór na pieczęci sugeruje, że pomimo stanu koperty jest to człowiek zamożny, gdyż należy do gildii kowalskiej. Otwórz list. Drogi przyjacielu, wiem czym się zajmujesz oraz że to co robisz do najszlachetniejszych nie należy, ale muszę cię prosić o przysługę. Zaginął mój towar, a bez niego mogę szybko popaść w ruinę. Prosiłem okoliczną władzę, lecz są zbyt zajęci. Więcej dowiesz się na miejscu, nagroda cię nie ominie. Jacek Kowal. Myślajmy natychmiast. Droga mijała nam spokojnie do czasu, aż nie zagrodzili jej nam mężczyźni ubrani w szare, potargane stroje. To zabójcy. Spróbuj uciec. Wielkim strachem dotarliśmy. Co? Co tam się stało? Halo? Od
otworzyli, słyszymy natychmiast jeszcze nas. A, udało nam się bezpiecznie uciec, okej. Nieduża wioska ukazała się twoim oczom. Na średniej wielkości gościńcu przechadzali się kupcy, a w polu pracowali chłopi. Słychać było rozmawiające ze sobą przekupki oraz sprzeczających się starców. Spośród wszystkich budynków jednak wyróżniał się warsztat kowala, buchający białym dymem. Pójdź do warsztatu i poszukaj kowana. Dobra. O, witajcie przybysze, wejdźcie. Już sprowadza was do mojego warsztatu. Przecież po to nas posłałeś? Szeptęć, mów ciszej. Ściany mają uszy. Rozglądając się od czasu do czasu, szeptem. Tak, posłałem po was. Tak jak wcześniej pisałem, zaginął mój cenny towar i boję się, że sytuacja może się powtórzyć. A to doprowadziłoby mnie do ruiny. Sam rozumiesz. Szeptem. Co najdziwniejsze, wszystko wskazuje na to, że nie są to złodzieje. Coś mi się zdaje, że ci przeklęci magowie znów odprawili swoje czary w okolicznych lasach. Pozwól, że opowiem ci o okolicznych lasach więcej. Chyba, że ci przerwę, ale im szybciej rozwiążemy problem, tym lepiej. Szeptem. Racja, zatem do roboty. Cześć do planowania. Zatem od czego możemy zacząć? Wyślij zwiad do okolicznych lasów, wyślij ludzi, by przepytali mieszkańców norek. Pójdźmy fałszywą dostawę, jeśli to złodzieje, może się na to nabiorą. Dobra, no zwiad do okolicznych lasów. Zajmie to kilka dni, zanim zwiadowcy wrócą do ciebie z wiadomością, okej. Okay. Może być. Zdaliśmy wszystkie dusze? What? What? Niedobrze. Dobra, następny dzień mamy w teorii duszę. Chyba. Następny dzień. Czasem zwlekanie z czymś do jutra może sprawić, że jutro nie nadejdzie. Arsen. Oh shit, coś się stało. Ja nie patrzę na to. Tablica ogłoszeń, o. Może kiedyś. Dobra, 15 duszy. Mamy to. 5 kultystów mamy to. Drzewo krwi. Mamy to. Drzewo krwi, klasyka. Drzewo krwi im większe, tym więcej krwi daje. Podlewaj je w miarę rozwagi. Pamiętaj jednak, że podlewanie drzewka wymaga punktów akcji. Nie tak tutaj patrzę, 200 krwi i mówię, o kurwa, ale żebym sobie kupił item, znaczy budynek. A to nie. To dzień zyskuje 5 krwi, następny poziom po prostu brakuje 200 krwi. Dobra, co my tu mamy? Oczy ku tobie zwrócone. Wydaje ci się, jakby oczy wszystkich wokół były zwrócone na twój kult. A co jeśli oni wiedzą? Co jeśli wszystko wiedzą? Niech zginą. Niech zginą. 20. Dużo. Dużo podejrzliwości. Czasem chwila westchnienia jest przyjemna. Okej. Okay. Westchnij. Kultyści 0. Wyrżnąłem swoich po prostu, ale tam nie było napisane, kurwa, że ja wyrżnę swoich ludzi. Za mało informacji tam jest, naprawdę. 9, ok. Tam jest za mało napisane, moi drodzy twórcy, tam jest za mało napisane rzeczy. I płonęli leśni bracia, krzyk ich niósł się poprzez madewiańską puszczę. Poematy wojen wszelakich, bitwa o Medwen. Medwen. 50. Oj, dobra. Kolejna akcja. Kultysta. Próbowaliśmy prowadzić rekrutację do naszego kultu w pobliskim mieście, lecz ostatnio strażnicy nas stamtąd wygonili. Co mamy zrobić tym razem? Lepiej nie ryzykujmy, po co się wychylać. Kurwa, no trochę za dużo już tego będzie. Nie masz dusz. Ale przynajmniej dycha mniej podejrzliwości. A duszę to sobie zaraz ogarniemy. Pyk na 0. Grupa wyporwania, lecą, dziękuję. 15 kultystów. I krew sobie też rośnie. Dobra, następny dzień. Wybacz, ale twoje ciało leży na innym cmentarzu. Grabasz Tio. To jest nawiązanie, tak mi się wydaje, przynajmniej do Mario. Sorry Mario, but your princess is in another castle. Dwie wiadomości. Wolę tego nie klikać. Bieg. Las okazuje się spokojnym miejscem, lecz jest pełen dzikich bestii. Często musieliśmy zacierać ślady, by nas nie znalazły.
Natknęliśmy się jednak na trop prowadzący do starej chaty na grzęzowisku. Zatem do chaty. Hubert, czekamy na rozkaz. Szukać chatę? Wejdę tam osobiście i sam to sprawdzę. Błędem było przychodzić tutaj. Ty i twoi ludzie będziecie zaraz martwi, tak jak wasi poprzednicy. Modliszka! Zaczekaj chwilę, poprzednicy? Stawaj, potworze. Zaczekaj chwilę, poprzednicy? Ludzie w białych szatach, których wysłaliście tutaj, by mnie zabić, gdy spałem. Ira, czekaj. Wygląda na to, że mamy wspólnych wrogów. I co z tego? Wszedłeś na moje terytorium, szykuj się do walki. A nie wolałbyś połączyć sił? Nie ufam ludziom. Co możesz zaoferować mi, aby w twoim przypadku było inaczej? No i chłop, nie przegraliśmy. What? Sam to sprawdzę. Też dupa. No nie róbcie sobie żartów. 17. Ja pierdzielę. Zblokowałem się chyba. Nie, nie ma sensu klikać. No to sprawdzimy, czy da się zrobić to inaczej. Jak to brak dostępnych zapisów? Halo? Gra się zblokowała. No dobra, nic nie klikam. Nic nie klikam. Do czasu rozbudowy obozu wojskowego nic nie klikam. 15 dusz. Tego mi dużo brakuje. Dobra. 26. I git. A, masz nierozpatrzone eventy. No właśnie. Fak. Zatem do chaty. No nie zrobię nic z tym teraz, no. Przegrałem. Przegrałem, totalnie kurwa, przegrałem. No zrobiłem sobie drzewko. No weźcie, nie róbcie sobie jaj. Nie mam jak. Oj, fuck. No trudno, no nie wiem, wiecie, w sumie nie rozumiem, po co w takim razie save. Do gry, której i tak już nic nie możemy zrobić, no bo tutaj widzę, że no nic nie zrobię już z tym. Zresztą było wrócić do Kowala. Nie, no nie da rady. Nie da rady. No i gra się znów zbrejkowała. Jak się kilka razy wczytuję, to widzę, że grze odpierdziela. No nie zrobię nic, nic a nic. Nie mam jak rozbudować miasta, nie mam kultystów, nie mam dusz, nie mam nic. Nie mam armii. Właśnie. Umiejętność blokowuje w obudowanych momentach przejęcia kontroli nad wybranym oponentem, no ale to nas i tak nie uratuje. O, prowokacja. No trudno, moi drodzy. 28 minut, spróbuj może jeszcze raz, no. Być bez zapisu, nowa gra. Zagrajmy kobietą teraz. Ironina. Niech będzie. I zagrajmy sobie może elfką. Pseudoelfką. I weźmy sobie może kurde. Masz więcej krwi, lecz mniej wyznawców. Więcej wyznawców, lecz mniej dusz. Masz więcej dusz, lecz mniej krwi. Losowe... O, wydarzenia typują się częściej niż normalnie. No dobra. Pomijamy. Z tobą też nie chcemy gadać zbytnio, bo ty tu jesteś abarów. Abarów, łowca marów. Nawet się dobrze zrymowało. Koniecą łódka, powodzenia. Dobra, teraz to zrobimy dobrze. Akcje, nie mamy żadnych akcji. Drzewko rozwoju. To musimy kupić i to musimy kupić, tak? Kultyści! Dawajcie mi 10 kultystów. Następny dzień. Non omnis sententia latine scripta est sapiens cogitatio. Pochodzenie niewiadome.
Dzięki, kurwa, urzekła mnie ta wiadomość. Dwa eventy. Ja jestem okoliczym myśliwym i poluję na gigantyczne ślimaki w twojej okolicy. Dobrze, że nie gorące laski w twojej okolicy. Nie bój się, wiem kim jesteście i nie za bardzo mnie to interesuje. Pomóż mi, a ja zaprzeczę kiedykolwiek tu, że ktokolwiek tutaj jest. Co ty na to? Nie, dzięki. Próbowaliśmy przeprowadzić rekrutację, to już było. Podejrzliwość większa. Dycha za 2 punkty akcji? A to było minus 10, kurwa, no to nie rozumiem tego. Nie rozumiem trochę tego. Czekajcie, drzewko rozwoju, jak chcemy modlitwę. Za 1 krwi i 2 duszy, no to kupmy. 5 kultystów, 6 krwi. Róbmy to w ten sposób. Akcje, nie akcje. Drzewko rozwoju, kupmy grupowe porwanie. Wróćmy akcje i sobie zwiększmy od razu kultystów o 3, no to dużo nie dało. Next day. Przekonanie o braku błędów jest błędem. Słowa z podręcznika kulturystyki Konstancjusza. Nie ma ludzi nieomennych, pamiętajcie. Witaj, głosiła Baruta. Ja i moi bracia przemierzamy kontynent i spisujemy wielką kronikę świata, kronikę Silvaelu. Czy chciałbyś rzucić okiem na to, co już udało nam się spisać? Pewnie warto dowiedzieć się czegoś nowego lub przypomnieć sobie stare dzieje. Rzućmy okiem na razie o bogach. Abarów. Abarów, władca koszmarów. Dobra, był Marek, łowca szparek. Nie wiem, dlaczego nam się to zrymowało. Który nasyła na ludzi złe sny i klątwy i żywi się strachem. Składa mu się ofiary wedle tego, co sam przepowie. Przypadkowy twórca Farago. Widziany przez wieloma bitwami, co zazwyczaj symbolizuje potworność nadchodzących wydarzeń. Wróć do spisu rozdziałów. Oraz Silvaela. Inne. Czego chcemy zacząć? Dobra, od innych. Istoty inne, jak sama nazwa wskazuje, nie zaliczają się do żadnej innej grupy, która została wcześniej zarysowana. W końcu Silvael zamieszkują naprawdę tajemnicze istoty, czyż nie? Nie to, żeby coś, ale tam można było sobie wybrać płeć inną. I to tak trochę... No niepoprawnie politycznie bym powiedział. Dobra, o wojnach. Agresja pustynna. Była to wojna między dwoma wielkimi ludami zamieszkującymi pustynię Kovas. Lud Haikhan podstępnie zatakował swoich sąsiadów Sabwaru, wykorzystując swoją liczebną przewagę. Rozbrzmiały krwawe walki. Te najbardziej znane to bitwa o Berin, zasadzka w Oazie oraz bitwa o Aran. Dobra, starczy. Starczy tego czytania. Babcia! Hej, słodziutki, nie jesteś aby moim wnuczkiem? Powiedz mi, wnusiu, gdzie jesteśmy, bo nie wygląda to jak nasze piękne miasto Harrenfell. Odprowadź babcię z powrotem do miasta. Babciu, to nie twoje miasto, idź stąd. No, odprowadźmy babcię. Ej, widzicie, było minus 10, a daje minus 2. Chłopaki, naprawcie to. Bo to jest mylące. Mega mylące. I nam krew zajebała chyba. Ej, poczekaj, ja to wczytam. Wejdź do menu, 1303. Bez zapisu. A nie, 1303, okej. Okay. Dobra, to barów, płowca, marów. Rasy inne. I o wojnach, agresja pustynna. Żeby to, wiecie, było już zaliczone. Zobacz, a, przepraszam. Przepraszam, ja jestem kurwa durny. Tu jest od minus 1 do minus 10. Durny. Minus 2, no dobra. Przepraszam, faktycznie. A krwi mieliśmy tyle. No mówię, dziś jest koszmarny dzień dla mnie. Nic a nic mi kurde nie wychodzi. Totalnie. Next day. Na razie te wydarzenia w sumie nic tam nie robią. Abarów. Abarów nigdy się nie zmienia. Pierwszy kulista Abarufa. Żaboluć. Twoi ludzie zepsuli moje ziemię. Każ im szybko je opuścić. Kultyści i dusze. Pewnie natychmiast każe to zrobić. No dobra. Minus 2. Zbili nas łodźcy za gór i proszę o schronienie. Podobno ich wioskę zatkowali orkowie. Niestety panuje tam co inna wiara. Istnieje mała szansa, że mogą się nie dogadać z naszymi. Jasne, czemu nie? Widać jednak, nie różnimy się aż tak bardzo. I nic nie dostałem. A czy mogę sobie zrobić to drzewko z tą krwią? 20 kultystów, 6 dusz. No mniej krwi,
Mniej krwi zyskuje. A nie, nie zyskujemy mniej krwi. Ja gadam. Ja wiem, co zrobił. Ale tu musimy dwie dusze jeszcze ogarnąć. I dopiero teraz kupimy to. No i fajnie. Akcje. Znów sobie kultystów ogarniemy. I następny dzień. Cały kontynent przyjął zwierzchnictwo króla. Cały? Nie, jeden mały kult wciąż rządzi się swoimi prawami. Legenda o ostatnim kulcie Imperium. To jest nawiązanie do Asterixa i Obelixa. I wiosce Galów. Koło naszego obozu kręciło się czarne kociątko. Udało nam się je złapać na zdechłą rybę. Co powinniśmy z nim zrobić? Wezmę go sobie. Będzie pił krew w imię Awarufa. No może na początek wodę, a potem będziemy kombinować z jego dietą. Kultyści od 1 do 10. Oczywiście, że tak. Ja jestem kotkowy. Próbowaliśmy przeprowadzić rekrutację naszego kultu, bla bla bla, to już było. Od 10 do 20. W tej akcji na minusie. I dycha wskoczyła. No dobra, jeszcze nie, nie ma tragedii. Nie ma tragedii. 24 kultystów spoczy. Od 8 do 24 krwi. Za 8 punktów akcji, 8 kultystów. No i ładnie. Jak dalej pójdzie, zaraz sobie zrobimy w końcu studnie krwi. To nie jest nekromancja, tylko część środowiska. Dbamy o naturę, pozbywając się zgniłych zwłok z ziemi. Jedno z haseł reklamowych Gildii Nekromantów. Nie wiem, czy to czytałem, czy nie, ale brzmi znajomo. Hej, hej, tajemniczy cień. Zagrajmy w grę. Zwykły rzut kostką. Jeśli wygrasz, dostaniesz nagrodę. Jeśli przegrasz, zabiorę coś sobie. Zabiorę coś sobie. To jak? Jasne, Barów mi sprzyja. A Barów obdarzył cię łaską, na jaką zapracowałeś? Wow, krew, dużo krwi i duszy. Mogę prawie mieć, tak, mogę mieć duszę jeszcze, zaraz. Zarąbiście. Dusze. No i mamy to. Kupmy, mamy drzewko krwi. Brat Michu, witaj Głosia Barufa, to już mieliśmy. No dobra, przeczytajmy jeszcze raz. Nagrywa się, nagrywa. Rozdziały o bogach. Lask, władca świateł. Lask znany jest jako władca światła i jest jednym z najważniejszych bogów, którzy zeszli na nasz świat. O Negadaj, on i Seldian walczyli między sobą i w ten sposób Lask stracił rękę. O Negadaj, przepraszam. Jest bogiem miłościwym, lecz karającym za nieposłuszeństwo. Co roku podczas uroczystości łapania słońca naznacza swojego wybrańca, lecz nikt nie wie, co się z wybrańcem dzieje po uroczystości. Rozdział o rasach. Przyzwane. Istoty przyzwane lub przyzwańce to byty, które powołane są do życia przez jakąś moc lub podmiot. Nie muszą służyć swemu stwórcy, jednak ich pochodzenie wydają się sztuczne, a ich egzystencja bezcelowa w porównaniu do reszty istot. Wojny. Atak krasnoludów na ludzi z gór. Choć była to wojna, która obejmowała tylko pasma Gór Zielonych, to była jedną z najdłuższych i najbardziej krwawych w historii. Krasnoludy pod okiem generała Hurfneya zaatakowały wioski ludów z gór pod pretekstem odzyskania swojego terytorium. Wojna zakończyła się porozumieniem, choć nastroje wciąż pozostają napięte. No i dobra. Po jednej czytance jest git. Punkty akcji nam jeszcze zostały. A myślę, że możemy trochę krwi, no chociaż krew mamy zaraz. No to kultyści. Dużo. La cultisto. No co, ja nie mogę? Ej. Coś się pojebało. Nie to. Kursor jest trochę irytujący, nie powiem. No co się dzieje? No nie mogę, ej, kurwa. Wiecie, o co chodzi? Ja klikałem tym piórkiem. Ten kursor jest bardzo mylący. Chłopaki, naprawdę, nie zmieniajcie kursora, bo ten kursor jest do dupy, strasznie. Albo zróbcie paluszek, albo co innego, bo to jest mega mylące. Tu chodziło o to, że ten kursor ma tutaj taki dziubek, widzicie? No ma. A ja próbowałem piórkiem zaznaczyć. Głupi jest ten kursor.
Siódmy. Dziwny jest ten świat. Czesław Niemen, dziwny jest ten świat. Oj. Myśliwe. Nie, dzięki. Złapaliśmy kilku więźniów. Część z nich to ludzie, a reszta, no cóż, są elfami. No dobra, dawajcie trudne czasy, mogę podjąć decyzję. Wsiadamy wszystkich. 21. Możemy dużo duszy teraz sobie ogarnąć. Mi to nie trzeba mówić dwa razy. Następny dzień. Istnienie wielu artefaktów uznaje się za ingerencję boską lub demoniczną, a dowodzić miały temu skutki ich użycia oraz fakty, że niektóre nazwy się nazywają się dziećmi przedwiecznego. Henry Marsalow, magia i artefakty. No dobra. Niech będzie. Rozbudowa miasta. Tablicę ogłoszeń możemy kupić. Ewentualnie obóz wojskowy, który jak najbardziej chciałbym jeszcze zrobić dzisiaj, bo już widzę, że mamy 41 minut odcinka. Więc no przydałoby się. Więc tak, dusze i grupowe porwanie. 30 kultów. Rozbudowa obóz wojskowy. Kup. I co daje obóz wojskowy? Ty, tak ty, chowaj tę motykę, teraz masz szansę zostać kimś więcej. Namioty umożliwiają rekrutację armii. Możesz rekrutować ją za pomocą surowców oraz punktów akcji. Wybierz jednak mądrze, gdyż koszty treningu nie są zwracane. Bonusy dla wybranego generała. Po prostu Hubert. Czego się spodziewałeś od osoby, która wcześniej tylko próbowała marchew? A, dwie punkty akcji na wybranie generała. Kolejka trenowania. Kliknij na jednostkę, by ją usunąć z kolejki, koszty nie są zwracane. Wojownik, kusznik, czarodziej, czempion. No ciekawe. Jakie koszty dusz? Ja pierdzielę. Dobra. O, kowal, otwórz list. Nie, to nie dla nas. Pierdolę tego kowala. Twoi ludzie zepsuli moje ziemię. Każ mi szybko je opuścić. Pojmać go, a bagno dyskretnie spalić. Palimy dziada. Możliwe, że jakimś sposobem nikt nie zauważył dymu i nie poczuł spalonych żabich szczątek. Nie masz dusz, twoja podejrzliwość rośnie. No trudno, zobaczymy ile urośnie. 5/9. Hong Kong, gęś. Dużo rośnie. Mega dużo rośnie. Nie za fajne kultystko. Kilka kultystów wdało się w karczemną bójkę. Nie możemy tolerować tego typu zachowań. Co mamy z nimi zrobić? Uwięzić i poczekać, aż zmądrzeją. Zabić. Nie ma miejsca na taki w naszym kulcie. Niech się biją. Co w tym złego? Trochę hałasu i problem sam się rozwiąże. Dobra, no. Jak będzie to? Kurwa, nie mamy kultystów. Nie mamy kultystów. I duszy. Dobra, z 5. Trzeba te dusze ogarnąć. Przynajmniej na 0. Jeszcze dwie akcje tutaj. Kurde, ile tu się dzieje? Jeden z okolicznych elfich magów przypadkiem przyzwał z otchła niebiesa. Niepostrzymana przez nikogo bestia może później narobić wielu szkód. Co należałoby zrobić? Niech elf sam spróbuje to naprawić. Biesa należy przemienić, a maga ofiarować aberufowi. No dobra, zróbmy to. -3. No jak? 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 Idą jak? Dobra, duszę odzyskamy. I za resztę robimy to. 20 kultystów padło, dobra. I to chcieliśmy. 10/3. Nie za dużo? No nie za dużo. Ludzie organizują w mieście festyn. Możemy spróbować poszerzyć nasze wpływy lub zwerbować nowych ludzi. Wmieszajmy się w tłum, spróbujmy znaleźć nowych wyznawców. Podejrzliwość 25. No dobra. Przyzwyczaić się do nas mieszkańców. Niech będzie. Jednak jedzenie otwiera drogę do serca, choć no uważam, że tesak jest lepszy. No, faktycznie.
Laylee coś z tego wie. Laylee coś z tego wie. Dobra, moi drodzy. Myślę, że... Fironina zrobiła robotę. Fironina zrobiła robotę. Mamy armię 11 tak w ogóle. Tam generuje dziennie jakoś czy coś? Zobaczmy jeszcze tu to wybieranie generała, bo tam były dwa punkty, więc... Mój kult jest lepszy niż twój. Słowa jest jednego z członków Ręki Świetlistego. To chodzi o piosenkę. Mój ból jest większy niż twój. Nie pamiętam, kto to śpiewał. To wtedy, co Kaczyński zamknął cmentarze. Dobra. Wybierzmy generała. Aha. Czyli nic. Wojownik. Też się nie da zrekrutować. Nie mamy duszy. Nie mamy dusi! Daj mi ci podarunek. Widzę, że ty i twoi koledzy jesteście tacy zapracowani. Nie chciałbyś przekąsić sobie nieco słodyczy na poprawę energii? Czemu nie? Lubię słodycze. No kurde. Ten stary pryk mnie otruł. Nie możemy pozwolić, by coś takiego już mu płazem. Niech kultyści go poszukają, w końcu to nasza wewnętrzna sprawa. Od 1 do 10, krew plus, dusze plus, podejrzliwość od 1 do 10. Pójdźmy na układ z okolicznymi miastami, w końcu to pewnie też ich problem. Duszę na minusie, weźmy kilku szpiegów, którzy przeniknął na miasto i pozbędą się naszego małego problemu. Niech kultyści go poszukają. Dobra, bójka. No i w sumie to też możemy. Dobra, moi drodzy, to było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał dla was Shiro. Myślę, że już więcej nie będziemy robić z tego odcinków. Po prostu wydaje mi się, że taki jak na demo to i tak dużo pokazałem. Gra fajna. Gdyby nie to, że już gram w nią już 2 godziny, prawie. No, półtorej. To pewnie bym się bardziej tutaj jakoś wgrał w to. No, ale no, nie oszukujmy się. Cały odcinek spierdzieliłem poprzedni i się trochę wkurzyłem na to, ale to nie jest wina. Nie jest wina gry. Zobaczmy jeszcze tylko to na sam koniec. Ludzie mają wiecznie jakieś problemy, wypełnienia i zalecenia, by zdobywać krótkotrwałe efekty lub określone surowce. Im więcej jest kultystów, tym większa tablica. Zlecenia odnawiają się co 3 dni. Zlecenie oferuje. Zgubiłem swój samoodpowiadający pamiętnik. Aby go odnaleźć, potrzebuję 80 kultystów. Zamiast pogadam z wężami, aby zagryzły ludzi, którzy zbliżą się do waszego obozu. No, na 3 dni. Hrabia Lordefort. Minus 0,4 mnożnika podejrzliwości przez 3 dni. Ciekawe. Odrzućmy. No. Moi drodzy, to tyle. Trzymajcie się jeszcze raz. Hej, hej.